owców. Mamy luty, zima w pełni, ale zbliżają się walentynki. U mnie jest to termin łączenia w pary. Mam nadzieję, że się ładnie połączą. A tutaj widać moje stare gołąbki rozpłodowe. No i teraz zostaną gołąbki połączone. Jajka zostaną zniesione, podłożone pod roczniaki. I gdyby ktoś był chętny, to wszystkie stare gołębie rozpłodowe mogą być do kupienia. O, tu akurat jest samczyk, 2010 rok. Są tu gołąbki 2011 rocznik, 2012, także gołąbki, które u mnie się sprawdziły. Odchowam sobie jeden lęk młodych, a pozostałe gołębie lęgi albo pójdą na sprzedaż, albo po prostu gołąbki rozpłodowe będą sprzedane. Witam kolegów hodowców. Chciałbym tu przedstawić moje pary rozpłodowe. Tutaj jest samczyk 3422. On wywodzi się z gołąbków Martina Wagnera. Jest parowany z tą samiczką. On jest 2010 rocznik. Samica jest z rocznika 2011. Ten samczyk był lotowany jako młody. Zdobył 3 konkursy, bardzo szybkie, szpicowe. Później był na 2 lotach gołębi rocznych. Z pierwszych 2 lotów zrobił konkurs. Był pierwszy, drugi w domu. Trzeci na oddział. W wyniku czego już po trzecim locie został wycofany do rozpłodu. Już nim nie lotowałem, bo okazało się, że po prostu szybki jest bardzo. Właśnie w roku 2011 jako roczniak wydał mi super gołąbka, który w lotach gołębi dorosły w kategorii C miał koeficjent 5 z groszem. Miał czołowe konkursy z 590 km oraz 700 ponad kilometrów z maratonów. No a od 2012 roku jest sparowany z tą samicą. Ta samiczka w lotach gołębi młodych miała 6 konkursów. Bardzo szybkich, siadała druga, trzecia, czwarta. No i została wycofana do rozpłodu. I od 2012 roku ciągle są razem w parze. Tylko w 2011 miał inną samicę. Później co roku był z nią sparowany. W 2012 roku wydałem młode, które na 5 lotach zrobiły po 3-4 konkursy. Bardzo szpicowe. W 2013 roku było 6 młodych, z czego 5 po lotach najmniej miał 3 konkursy. Także wybitnie się co roku sprawdzają z tego gołębie. W 2015 roku gołąbek po nim miał komplet konkursów. W 2016 roku, w zeszłym roku także bardzo dobrze lotowały. Także jest to super para. Wybitnie te gołąbki latają w lotach gołębi młodych. Zresztą, jak mówię, ona miała 6 konkursów w lotach młodych. On miał 3 albo 4, ale za to bardzo szybkie. Ona też bardzo szybkie, także specjalnie były tak parowane. Wywodzą się z jednej linii gołębi Martina Wagnera. Oba glazery, ale to nie przeszkadza, by wydawać dużo szybkich i wspaniałych gołębi. Także bardzo dobre gołąbki się z nich wywodzą. No, a żeby nie było, na dodatek jako gołębie dorosłe, bo nie tylko w lotach gołębi młodych super latają, także w lotach gołębi dorosłych, potem samczyków kategorii C, loty maraton 500 km, także nie ma żadnych przeszkód. Tu można zobaczyć tą parę, jak ładnie się prezentują. Samica jest charakterystycznym czubem. Żaden młodyń po niej nie wyszedł takim czubem. No ale ona ma taki czub. Tutaj mamy drugą parę.
Samczyk 2012 rocznik. Samiczka na obrączce 2009, ale ona jest 2011, jak dobrze pamiętam. Także dwa glazery. Piękne oczy. Samczyk rudy, wywodzi się z gołębi rudych. Podstawowej właśnie linii hodowlanej. Jest między innymi ojcem samiczki, która zdobyła w zeszłym roku 10 konkursów. No i wiele wspaniałych gołębi, tych rudzielców z niego dość sporo fajnie latało. A samiczka jest z linii Gryt i 901. Jej ojciec był najlepszym lotnikiem rejonu. To 3 oddziały, także świetne gołębie. Radzą sobie na lotach w każdym dystansie. Także mam nadzieję, że w tym roku wydają bardzo dobre potomstwo. Para numer 3. Samczyk, linia Sztol, rok 2012. Samiczka, rok 2011. Samiczka była lotowana w lotach gołębi młodych, gdzie zdobyła 6 konkursów. Także bardzo dobrze się spisała. Samczyk nigdy nie był lotowany. Od samego początku jest w rozpłodzie. Świetna para. Co by tu dużo mówić, po niej wiele bardzo szybkich gołębi było, które zdobywały czołowe konkursy. No, 3-letnia samica mi zrobiła 8 w zeszłym roku. A na młode akurat wyszły po niej czerwone. Jeden miał na 4 loty 3 konkursy, drugi tak samo, ale były to konkursy, no u mnie siadały w pierwszej dziesiątce wśród moich gołębi, co też dawało pozycję w pierwszej dziesiątce oddziału, także znabko mi te gołębie. Lotowana tylko jako młoda, później już w lotach nie uczestniczyła, tylko w rozpłodzie. Bardzo ładne oko. Piękna samica. Jest to oryginał od Arka Bittnera. Także świetnie się sprawowała i sprawuje. A tu jej samczyk, ciemny sztol 2012 i 2011 gołąbki. Tutaj mamy kolejną parkę, numer 4. To jest samczyk. W lotach młodych zdobył 3 konkursy na 4 wkładania. Piękne glazer oko. Wywodzi się po mojej lotniczce najlepszej. Miała 9 konkursów. Super loty długie robiła. No ale niestety jednego w czasie oblotu wiaszcząbuz uderzył i on złamał skrzydło i dałem go do rozpłodu. A tu jest samiczka. Gołąbek z Włoch, Italia 2015, 08, 13, 36. Oboje mają bardzo dobre pochodzenie. Są to młode gołąbki. No zobaczymy, co ciekawego z nich będzie. Kolejna para, para numer 5. Samczyk, rocznik 2010. Oryginał Arek Bittner. Jego siostra wydała samczyka mojego, który był na wystawie ogólnopolskiej. No super, po tej siostrze gołąbki latały. Po nim także bardzo dobrze. Szybkie, bardzo fajne gołębie. Glazer oko. On był lotowany w lotach gołębi młodych, zdobył 4 konkursy, no i później wycofany do rozpłodu. Tu samiczka, ona nigdy nie była lotowana. Wywodzi się z krzyżówki Prange Gryt z Ringlose 12. W zeszłym roku jej lotowany brat zrobił 10 konkursów, w tym 2 maratony 700 km, siostra 9 konkursów, w tym 3 maratony. 4 rodzeństwa,
Z jednego roku najmniej miał 7 konkursów. Inny jej brat wcześniej miał w kategorii maraton 10 koeficjent. Także super gołębie tutaj na długi dystans. Ona jest młodsza, ona jest rocznik 2013, ale nigdy nie lotowana. Specjalnie była odchowana od razu do rozpłodu. W roku, kiedy jej matka była najlepszą lotniczką oddziału. Także to jest też para bardzo fajnych, sprawdzonych gołębi. Tu mamy kolejną parę. To są młodsze gołębie. 2014 samica, 2013 samiec. Dwa oryginały od Marka Trzaski. Jest tam w linii Brzydala, są rodowody. Także para gołębi ubiegłorocznego mistrza Polski w GMP. Tutaj mamy jedną z dwóch par moich białych gołąbków. Samczyk rocznik 2011. Samiczka tu akurat 2013. W drugiej parze oba gołąbki są 2011. Są to białe gołębie, które są wysyłane na loty. Jako młode bardzo dobrze się spisują i u mnie, i u moich kolegów, znajomych, bo tak z ciekawości każdy chciał mieć białe, więc różne miejsca były podzielone. No, samiczka ma ładne oko. Nie jest glazer, znaczy glazer, chyba glazer, ale normalne. Nie wiem, czy to widać. Lotowałem też roczniakami z tych gołębi, na lotach nawet 500 km. Także takie białe, dla mnie one są na ozdobę, bo są ładne, ale potrafią zdobywać konkursy, siada w pierwszej dziesiątce na oddział. Te oczywiście nigdy nie były lotowane, ale ich dzieci, owszem, i co roku sobie wypuszczam kilka młodych, nimi lotuję. Z dość dobrym skutkiem. Samczyk Czesio 9736, 2002 rok, czyli jest to gołąb 15-letni. Ma piękne oko rozpłodowe. Bardzo ładne, szybkie skrzydło. Był to super lotnik w kategorii B, ale także super siadał z lotów Bruksela 1000 km. Ostenda. Także gołąb allround. No i przydatny na długie dystanse. W zeszłym roku jako 14-letni jajka miał dobre. Także mam nadzieję, że w tym roku jeszcze coś z niego uchowam. Zimę na razie w bardzo dobrej kondycji przechodzi. Tu go widzimy. Piękny samiec. 15 lat. A tu w tle samiczka, która będzie z nim parowana. Samiczka glazer. Oryginał od Marki Trzaski z linii Brzydala. Także są to gołębie długowieczne. Także mam nadzieję, że z tej parki będę miał bardzo dobre gołąbki. Mamy tutaj kolejną bardzo dobrą parę. Samiczka z roku 2010 DV389 z gołębi Cocartis. Super samica, lotowana w lotach gołębi młodych.
gdzie bardzo dobrze sprawiła się z najdłuższych lotów, które okazały się ciężkie, bo pod wiatr wymagające, czyli z dwóch lotów 300 km i z lotu 450 km była w czołówce oddziału, druga chyba w oddziele, a siódma w okręgu, albo 11, nie pamiętam dokładnie, w każdym razie w cisłej czołówce okręgu Bielsko-Biała z lotu gołębi młodych, dodatkowego Pyrzyce, 450 km do mojego gołębnika. Wydała już bardzo dużo świetnego potomstwa. No, 7-letnia samica, mocno zbudowana z gołębi, które radzą sobie pod wiatr. Wspaniałym oku. A samczyk? Samczyk jest młodszy. Samczyk jest z roku. On ma starą obrączkę, ale to dopiero gołąb młodszy. Jest to syn najlepszej samicy w Polsce za dwa sezony lotowe. Jego matka miała przeleciane za 2 lata 12 800 km. Jakoś tak dokładnie musiałbym sprawdzić na wynikach. W każdym razie była pierwsza w Polsce w kategorii E na wystawie ogólnopolskiej. Miała, z tego co pamiętam, 6 razy konkurs 780 km. 10 razy konkurs lotów 590 km. Także pierwsza na oddział, no super wybitna samica. Także tutaj mam taką parę wspaniałych gołębi. No i mam nadzieję, że wydadzą mi bardzo dobre potomstwo. Tak się prezentują. Są w tej chwili parowane. I oczekuję na jajka. Niedługo powinny być. Zostaną one przełożone pod roczniaki i będą gonić na kolejny lęk. Bardzo mocna samica. No, po niej już troszkę gołąbków bardzo dobrze latało. No i samczyk z gołębi all round. I kolejna parka. Samczyk młodszy. Rocznik 2014. Z moich bardzo szybkich gołębi. A samiczka, właśnie moja najwybitniejsza, samica, która wydaje najszybsze gołąbki, 901. To po niej właśnie jest dużo bardzo szybkich gołębi. Także dużo mówiłem o niej na poprzednich filmikach. Także nie trzeba chyba nic więcej komentować. Starsza samiczka z 2009 roku. No mam nadzieję, że jeszcze długo będzie wydawać bardzo dobre. Tutaj mamy kolejną znakomitą parę. Samczyk 2070. Jeśli ktoś kojarzy Wiki, która latała w RPA z takim świetnym wynikiem, to właśnie jest rodzina jej. 2012 roku. Lotowany jako młody tylko. Super się sprawdził. Także jest to znakomity samiec. A samiczka jest z mojej linii. W zeszłym roku jej brat 10 konkursów, siostra 9, 8, 7. Młodsze rodzeństwo. Z nią była taka sytuacja, że gdy jej matka jako gołąbica roczna zdobyła tytuł najlepszego lotnika, na jesień zostawiłem sobie, parując ją z najlepszym samcem, dwa młode. No i ona trafiła od razu do rozpłodu, jest 2011 roku. A się okazało, że w następnych latach, na przykład jej rodzeństwo z 2013 roku, właśnie z jednego rocznika, zeszłoroczny najlepszy mój lotnik, 10 konkursów, samica 9 konkursów, najsłabsza miała 7 konkursów z tego rodzeństwa. Jej brat także miał koeficjent w kategorii C z 2012 roku,
brat 5 czy 10. Także super się sprawują i bardzo dobrze na długich lotach. No a ona jest od początku w rozpłodzie. Także udało się, zanim się okazało, że rodzeństwo ma świetne wyniki, bo ona nigdy nie była lotowana, to ta już była w rozpłodzie. No i wydaje też fajne potomstwo. I to jest właśnie z samczykiem Wiki.